Siemano widzowie, z tej strony Filo, a to 46. odcinek z gry Wiedźmin 1. Dzisiaj porobimy trochę poboczniaków, może popłyniemy łódką do Foltesta, a raczej tak, ale chciałem po prostu dokręcić wszystkie poboczniaki, jakie tu są, i przypadkowo ich nie użyłem. I zacznijmy od zleceń na jakieś tam większe upiory. No i poza odcinkiem sobie ubiłem jednego Weldera, tak się nazywał. I tutaj witaj. Jego trofeum mamy oddać śledczemu. Wiesz co? Ludzie po... Zabiłem Garkaina, oto dowód. Albo Garkain, dobra. No. Więcej nie zabije żadnego człowieka. I przy okazji na cmentarzu jest jeszcze jedna. To już wampirzyca, Lili się nazywa i z niej pewnie też będzie trofeum, więc szybko ją zabiję. I mamy głowy Bruksy jako kolejne trofeum. Siemano. Mogę się na coś przydać? Chodzą, wiesz, ludzie... Zabiłem... Śmiertelnie niebezpieczne stworzenie. Bywaj. No i pięknie. Co nam jeszcze zostało? No to nie będzie bolało, tak? Muszę się dostać jakoś do swojego schowku, bo tam mam czaszkę Bargesta, a z tego co przeczytałem właśnie, to mi brakuje czaszki Bargesta, kłów Alpa, które właśnie gdzieś mi zniknęły, i żuchwy Cmentara. I wtedy powinienem mieć z głowy to zadanie. W tym pierwszym rozdziale sobie zostawiłem 10 czaszek Bargesta na wszelki wypadek. I bardzo dobrze zrobiłem, tylko cęk w tym, że muszę znaleźć, kurczę... O, stara kopalnia. To w sumie zobaczmy te lokalizacje, może tam jakieś cmentary będą. I wracając, to właśnie potrzebuję znaleźć kogoś, kto przechowuje moje itemy. Jaskier wiem, że to robił, tylko że... Nie mam jak się wydostać ze starej wyzimy do grobli jakby chyba. Oj, i się skraszowało, kurwa. No a wracając do tego co mówiłem, to może teraz jak mają chwilową przerwę w napieprzaniu się, to może będę mógł się dostać jakoś do jaskra, kurde, na tą groblę, bo miło by było. Tutaj w skrzyni mamy generalnie jakieś erykańskie mieszanki, inne takie. Okej, czyli to wszystko w tej kopalni. Dobra. Czyli taka lokacja dodatkowa do obczajenia, jak ktoś chce zobaczyć. Dobra, spoko. O, kamień drogi. A to w sumie chciałbym z niego skorzystać. Tylko jakie jest hasło do niego? Trzeba chyba tak zgadywać, więc zobaczymy się jak zgadnę. Igni. Igni. Art. Wow, za pierwszym razem. Hasło do niego to było Igni, Igni, Art. Także... I zajebiście, mamy Alpy! Tak, tak, tak! Jak się cieszę. W tej krypcie jeszcze nie byłem. Czyli mogę spróbować dostać się jeszcze do... do tego kamienia drogi, co był u strzygi w kapliczce. Jest! Patrzcie, mamy cmentara. Super. Ale fajnie. Warto było właśnie eksplorować. Bo mamy to z głowy. Super, pozostaje nam tylko znaleźć kogoś, kto ma nasz schowek i mamy zrobionego questa u dentysty. Czyli to jakaś krypta krasnoludów, bo tam wcześniej miałem jakiś generalnie topór stalowy. Ale no stwierdziłem, że nie chcę podnosić, bo mi się nie przyda. Funkcyjny retykulator stopów i włókien. Może jakiś quest, wiecie, z przyszłości zrobiłem właśnie. Jego część. Więc tak, brązowy to pójdzie tutaj. Quen mam, dobra, no to akcji idziemy. To do srebrniaków to pójdą w igni do końca. I złoty talent. To wytrzymałość teraz. I spróbujemy sobie jeszcze stworzyć tą miksturę. Tylko nie wiem, czy mam wystarczający właśnie dobry ten... Dobrą bazę, żeby... Zrobić... O, mogę. Dobra. Nie mam tej mikstury. To z automatu mi dało ten talent, czy... Nie. Mogę dostrajać medalion? Serio, pod koniec gry się dowiaduję? No cóż, trudno. A tu jest, dobra, eliksir serca kościeja mamy, dobra, leży na ziemi, się przestraszyłem. Dobra, to wyrzucimy tą czerwoną wstążkę na chwilę. Weźmy eliksir
Wypijmy ten złoty talent, co mamy, no to tutaj wytrzymałość. O! Toksyczność mikstur minus 25%. Tak jest, aha. To jest to, super. Podoba mi się, jesteśmy już teraz bardzo fajnie wzmocnieni. Teraz tylko udać się do dentysty i już stając się na dobre tym głównym wątkiem. No chyba, że to jeszcze w krypcie strzygi się zająć tym kamieniem drogi. On ma Zachin w ogóle. Ja cały czas zawsze źle do niego mówiłem. On Zachin ma. Dobra, otóż rzucha. Cmentary. Potężne zębiska, widzisz? Służą do łamania kości. Dzięki temu mogą dostać się do szpiku. Szpik to prawdziwy przysmak dla wszystkich. Okej, 150 terenów, fajnie. I... Kurwa, dla ciebie ku... Ciekawe. Bardzo ciekawe. Mógłbym wtedy używać znieczulacza, który nie powoduje u mnie uczulenia. O. Mam nadzieję, że masz już w miarę komplet. Tak, tak. Pozwól, że odwdzięczę ci się za twój trud. Oto Gwalkir. Krasnoludzki Sichil. Na potwory może się nie przyda, ale ludzi glancko ciacha. O kurczę. To fajnie, że dostaliśmy miecz od niego. Wyrzuciło nam diabl, czekajcie. Wyrzucę miecz z meteorytowej stali, bo on pewnie będzie gorszy od tych dwóch i sobie zrobimy porównanie. Gwalkir, o kurwa. Pomimo tego, że nie dodaje żadnych tutaj efektów może, jak diabl, ale ignoruje pancerz przeciwnika i zadaje 100% obrażeń więcej. To naprawdę jest niesamowita rzecz. Wow. To fajnie, że dostaliśmy już nagrodę. Ale mimo to jestem ciekawy, czy mogę mu tą czaszkę Bargesta dać, szczerze. Za ją wiele nie dostaniemy, ale wiecie, chcę mieć taką w głowie pewność, że wszystko na maksa zrobiłem tutaj i jest elegancko. Ej kurde, czemu zamknięte? Nie wiem, jak się dostać do ekwipunku, więc nie dałem mu tej czaszki Bargesta niestety. No ale myślę, że przeżyjemy jakoś bez tej czachy. Pójdziemy jeszcze do tej krypty strzygi, jeśli będzie otwarta, to właśnie nie wiem, czy nie została zamknięta na wieki, jak stamtąd wyszliśmy, ale jeśli jest dalej otwarta, no to próbuję się dostać do tego kamienia drogi. O, mogę wejść do krypty, a raczej nikogo w środku już nie spotkamy. Chyba, że poszukiwacze skarbów stwierdzili, że strzyga mogła jakieś skrywać. Mamy kamień drogi i spróbujemy teraz, no zobaczycie, jaka komenda ostatecznie mi pomogła. Art. Igni. Wow, ej, wszystko za pierwszym razem robię. Teraz było to art i igni, czyli dosłownie trochę odbicie lustrzane tej ostatniej, co była w kopalni. Do ostatniego kamienia drogi, co tam byliśmy w kopalni. Wiecie, o co chodzi. O, i cmentar, ale to już ciebie nie potrzebujemy, więc zabijemy, ale nie będziemy już ich poszukiwać. Okej, jakaś ciekawa sala. Chyba w ogóle... To flaga zakonu, mam wrażenie. Nic, standardowo mamy tutaj tą wyrwę w ścianie. Zobaczymy, co się tutaj znajduje, bo tutaj wiemy, że zawsze znajduje się creme de la creme. Każdej krypty. Grób świętego Grzegorza. Przeżony przez bazyliszka i miejsce mocy. Zobaczmy grup. Litania. Okej. I jakiś kamień runiczny. To był wodo. Litania świętego Grzegorza. Wieczny ogniu, napełnij me serce męstwem. Wieczny ogniu, oczyść mnie z niegodziwości. Wieczny ogniu, spal mnie, jeśli jestem niegodny. W płomieniach rodzimy się i umieramy, błogosławieni, którzy płoną w wiecznym ogniu. W płomieniu hartuje się stal, w płomieniu kuje się metal. Wieczny ogień jest naszą zbroją przeciw niegodziwym. Przez prawość i poświęcenie zakuwamy się w święty pancerz, a oto sposób. Po pierwsze, droga do wyrzeczenia.
i coś tam dalej, ale nie mamy tego pokazanego. Okej, okay. Tak sobie teraz myślę, nie? Że tutaj się może znajdowały, jakbyśmy dalej byli po czyjejś stronie, albo elfów, albo zakonu. Bo tam było jakaś część, coś tam krasnoludzkiego, no to dla Skojatel mogłoby się przydać. A wcześniej, a teraz mamy coś z zakonu, czyli jakbyśmy byli po stronie zakonu, no to moglibyśmy się tym posłużyć. Tak zgaduję, że to działa. O, tu jest kamień drogi, dobra. To był chyba art i igni. Art igni. Tak, dobra. Tak strzelam, przynajmniej. I możliwe, że nam się to nie przyda, ale no... To już nie zaszkodzi nam to, że będziemy mieli tego tam trochę więcej. Dobra, w ognisku teraz... O, nowe talenty. Ten level zdobyłem? Nie zauważyłem nawet. No nic, to... Tutaj w akcji sobie brąz, w ardzie srebrne talenty damy i złoty talent, to żeby mieć wytrzymałość na maksa. No i pozostało nam tylko zręczność domaksować i wszelkie rzeczy, umiejętności w kwestii atrybuty będziemy mieli na maksa, aczkolwiek nie wiem właśnie czy zdążymy nawet tutaj to wszystko zrobić, czy już się gra nam nie skończy. Wydaje mi się, że grę mamy wymaksowaną na 100%. Tak strzelam przynajmniej. No na pewno chyba wszystkie zlecenia zrobiłem do tej pory w każdym rozdziale, jakie były. Tutaj jakieś ciekawostki zgarnąłem. Wszystkie już wydaje mi się, że już nie ma żadnego wątku, który nas ominął. Znaczy może są jakieś, wiadomo. Nie będę tutaj też na 100% mówił. Może jakbym gadał z każdym NPC-tem, to... Tak jak w przypadku tej elfii sanitariuszki, co mogłem jej dać tam wywar deweta, znaczy nie deweta, dekokt czegoś tam. To tam odnawia generalnie dużo HP i ona tam potrzebowała, żeby kogoś uleczyć. To może jakbym gadał właśnie tak z każdym NPC-em, no to bym rzeczywiście wtedy całą zawartość gry miało za sobą, ale no tak pomijając takie... Właśnie ultra bonusowe rzeczy, jak gadanie z NPC-ami, każdym możliwym i znajdowanie tego, to poza tym wydaje mi się, że tutaj wszystko ładnie zostało wyczyszczone, zrobione jak trzeba i jestem zadowolony. Nie mówię, że tak będę robił z każdą grą, jaką będę ogrywał, ale ta no wyjątkowo mi się jakoś tak bardziej spodobała też, no jestem jednak poprzez tą książkę bardziej przywiązany do tego uniwersum i bardziej chcę dowiadywać się tutaj, co się tutaj dzieje i w ogóle, że stwierdziłem, że a dobra, robię to. No, jak nie na 100%, no to myślę, że na takie 95% to ciemno możemy się iść. Ale dobra, pójdźmy już sobie do tej łódki, gdzie czeka na nas Triss już chyba trzecią dobę. Triss mówiła, że jakaś jedna łódka tu została. Ja nie widzę żadnej. Więc możliwe, że ktoś nam już ją podwędził i mamy lipę. No ale zobaczymy. A nie, jest w sumie łódka. Tylko ja kota dalej sobie nie zważyłem. To w sumie czekajcie. To rzecz ważna i ważniejsza. Ja potrzebuję tych kotów sobie naważyć. Bo kurde, zapominam o tym cały czas. Chyba nawet nie będę zwracał uwagi, z czego go robię, tylko po prostu będę robił go jak najszybciej. Tu nie ma co się przywiązywać na tym etapie gry chyba. Co tam wykorzystujemy do tworzenia tej mikstury? Tylko wszystko by po prostu ją zrobić. Dobra, sobie miałem na ostrze miecz. Żeby mieć to z głowy, to on teraz w ogóle chore obrażenia powinien zadawać, ten shield. Krasnoludzki. Sihil, znaczy się. Pójdźmy do tego Foltesta czym prędzej. Szkoda zostawiać tych rycerzy w ogóle tam na brzegu. Znaczy, w tym starym dworzyszczu, ale... Jesteś gotowa na przeprawę? Trudno. Tak, a ty? Ja też, pójdźmy. Mam nadzieję, że spotkamy tego Foltesta. I że tam nic nam nie przeszkodzi po drodze. Bo głupio by wyszło w sumie. I dalej w sumie nie wiemy co z Alwinem. Gdzie on się znajduje? Epilog! Panie, zwycięstwo! Ponieśliśmy ogromne straty, ale odbiliśmy dzielnicę handlową. Doskonale.
Dewet przysłał wieści? Nie żyje. Zarąbał go wiedźmin, ten bezbożny rzeźnik. Zawsze był bezużyteczny. Czy wynajęci krzykacze uświadomili lud, że Adda znów jest strzygą? Tak, ale wiedźmin odnalazł strzygę. Geralt z Rivi. Tylko on może mi przeszkodzić. Wypuśćcie więcej eksperymentów i oddajcie elfom mniej znaczącą przecznicę. Musimy podsycać chaos w mieście. Mój panie protestuje! Jako reprezentant szlachty... Bez dyskusji. Rozdajcie ludziom więcej żywności i rozgłoście, że w zamku zakonu płonącej róży schronienie może znaleźć każdy bogobojny człowiek. Adalbercie, dziękuję za wierną służbę. Zabierzcie go. Dzisiaj zaczyna się nowa epoka. Era nadludzi. Nikt mi nie przeszkodzi, nikt. Mianuję cię moim nowym adiutantem. Wiesz, co masz robić. Zabić. Więc idź. To się kuźwa porobiło. Geralt, trafiłeś na historyczny moment. Jaskier, cieszę się, że żyjesz, ale nie mam teraz czasu. Muszę zakończyć pewne sprawy. Uważasz, że są ważniejsze niż brzemienny w skutki sojusz między Temerią a Redanią? Nie dramatyzuj, powiedz, co się dzieje. Tylko zadośćuczynię wymogom grzeczności. Triss, moja radość z tego spotkania. Triss, poproś tego błazna, żeby przeszedł do rzeczy. Jaskier, co to za wiekopomna chwila? Królestwo w ogniu, więc Foltest postanowił dogadać się z sąsiadami. Niech zgadnę, z Radowidem z Redanii. Ambitny szczeniak. Geralt, Foltest musi dowiedzieć się o zdradzie Wielkiego Mistrza. Musimy porozmawiać z królem. No. Mam nadzieję, że nas puści do siebie. No to byłby wstyd, jakby nas nie wpuścił. Przecież mamy jeszcze dodatkową w ogóle informację dla niego. Odnośnie Addy. Witaj, Wiedźminie. Królu. Musimy omówić kilka spraw. Oczywiście. Skończ się zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Dostaniesz rękę królewnej, jak znam życie pół królestwa, gdy tylko wyciągnę kopyta. De Aldersberga i tak zabije wiedźmin. Co takiego? Spokojnie. Zapłacimy, ile zażądasz. Jestem wiedźminem, niepłatny mord... Dobra. 10 000. Nie przesadzasz, aby? Daj spokój, Foltest. Królestwo jest warte znacznie więcej. Szczeniak ma rację. Ech, trudno. Dostaniesz 8 000. Rozumiesz? Podatek dochodowy. Stoi. Zatem wszystko ustalone. Radowidzie, twoje wojska spacyfikują zakon w Redanii oraz na północnych rubieżach moich włości. Moje wojska ruszą z bratnią pomocą. Nie chcę żadnej kurewskiej bratniej pomocy. Jakoś to sformułowanie źle mi się kojarzy. Macie rozbić zakonników i wycofać się. Spokojnie, Foltest. Moje dzieci będą rządzić tym krajem. Nie zamierzam go niszczyć. Wasze miłości wybaczą, ale... Jeszcze chwila, Wiedźminie. Słucham. Porozmawiajmy o polityce i nie waż się tłumaczyć neutralnością. Sądząc po towarzystwie, w jakim się tu zjawiłeś, siedzisz w tym gównie po uszy. Życzenie króla jest dla mnie rozkazem. Dla chłopków z ulicy zakon bije się z moim wojskiem, ale nie daj się zwieść. To starcie między Wielkim Mistrzem a mną. Ten ambitny oszołom... Kierował wszystkimi poczynaniami Salamandry i celowo sprowokował powstanie. Co ty mówisz? Pomyślałem, że króla to zainteresuje. Zainteresowało żywotnie. Sukinsyn atakuje mnie stalą, trucizną i magią. Pora dobrze wybrać sprzymierzeńców. Widzę, że ta słodka czarodziejka już cię zindoktrynowała. Sfinalizujmy naszą umowę, królu. Mogę służyć radą i wsparciem, moim i mojej magii. I twoich szanownych przyjaciółek. Możesz. Tylko nie zapominaj, Marigold, że to ja rządzę tym bordelem. Nie rób z siebie Filippy. Jesteś na to za ładna i za bystra. Scena godna obrazu. Król, czarodziejka i wiedźmin jednoczą siły w walce ze złem. Jeśli będziemy dłużej zwlekać, De Aldersberg wymorduje wszystkich malarzy. Ruszajmy. Jeszcze jedna sprawa. Wiedźminie? Jak się czuje Adda? Znacznie lepiej niż jako strzyga, to na pewno. Ale jeszcze długo będzie dochodziła do siebie. Wiedźminie, nie wiem jak ci dziękować. Cieszę się, że Adda żyje i ma się dobrze.
Czy król mógłby zadbać o to, żeby przyjaciele Wiedźmina czuli się tak samo? Tak. Król może to Wiedźminowi obiecać. Chcę wiedzieć, kto za tym stał. To Devet doprowadził do przemiany królewny. Jak to? Zależało mu na zdobyciu wpływów wśród twoich wrogów. A to skurwysyn. Chciałbym go dostać w swoje ręce. Jego mocodawcy liczyli na to, że zmiana królewny wstrzygnie, osłabi twoją pozycję. A Devet poniósł już zasłużoną karę. Cieszy mnie to. A teraz idź już. Niełatwo się przedzierać przez płonącą wyzimę. Ludzie widzą w nas tylko zabójców potworów. Słusznie. Nie wiedzą, że największą satysfakcję daje nam zdjęcie klątwy, odczynienie uroku. No. Miecz to ostateczność. Póki istniała szansa ocalenia królewny, musiałem spróbować. Było warto. Co dalej, to zobaczycie w następnym odcinku, kiedy to, no, wychodzi na to, że już zakończymy tę grę, tak? Więc 47 odcinków. 47 odcinków plus pewien materiał bonusowy oczywiście. Może ktoś się domyśla, co to będzie za materiał, może ktoś, raczej większość nie. Ale myślę, że będzie takim fajnym zwieńczeniem tego wszystkiego, na pewno pozytywnym i śmiesznym, więc myślę, że te słowa powinny wam coś nieco powiedzieć. A ja będę kończył, ponieważ czas mnie nagli. Nie mogę się doczekać końca. No ale tak jak i wy. Znaczy wy go zobaczycie za dwa dni, ja jutro dopiero się przekonam. Miłego dzionka, miłego wieczorka i... Co? Siemano. Napiłem się.